Halo, halo, dzień dobry, siema ludziemi, z tej strony, proszę państwa, lecimy z tą grą. Po stronie prawej w kolorze czerwonym jest mana, po stronie lewej mamy sortowa BO3, czyli do dwóch wygranych. Przechodzimy już na gry manem, jak powiedziałem. Mana, Sword of i Drogo mogą już grać wszystkie swoje spotkania, bo mana, Sword of oraz Drogo chyba na głównym streamie mają nie być. Z tego co mi wiadomo, więc my pokazujemy, będziemy ich pokazywali. To powinno się zakończyć, więc Polacy myślę, że do godziny 22 zagrają swoje wszystkie gry i będzie po zabawie. W takim wypadku, dobra. Co tu się będzie dobrego, ciekawego działo, wy mi powiedzcie. Pierwszy ekstraktor jest, gaz jest, ekspansja jest, wszystko po kolei. Chciałem ustawić kamerę na sobie na kogoś, ale tak się składa, że tylko ja pokazuję te spotkania, więc jak na złość, prawda? Przykro mi bardzo, życie jest okrutne. O, jeszcze nie wrzuciłem informacji na Twittera o tym, że zaczynają się grymany. Trzeba to zrobić jak najszybciej. Bo świat nie będzie wiedział, że mana zaczyna tutaj grać. Mana miał jakiś czas temu operację. Operację przegrody nocowej. Coś tam miał przerośniętą tkankę, błonę. I skończyło się mniej więcej tym, że przez 2 tygodnie on był ledwo oddychał, ledwo żył. No, nie trenował nic. Ale czasami takie 2 tygodnie odpoczynku to jest od gry, to jest dobry pomysł. Przerzucamy infomanie. Home Story Cup. Twitch.tv i M Studio. O, rzucone informacje. Wszystko jest już na swoim miejscu. Wspaniale, dobrze. Stargate w międzyczasie jeszcze tutaj dostawiony od many. Sortofa dawno nie widziałem. Sortof był swoją drogą w Korei dosyć długo, jeśli się nie mylę. I teraz wrócił. Ciekawym jakiego formu po Korei. Ostatni gracz jakiś czas temu, 2 lata temu chyba. Wtedy wygrał 2 lata temu, czy 3 lata temu, co wygrał, co wygrał Harsem, to też wrócił po Korei do Europy i proszę bardzo, ładnie mu poszło, udało się wygrać, no ale teraz no łatwo, jak to się mówi, nie będzie. Nie ma szwedzkiego streama, skoro graczy sam tu. Szwedzkich streamów nie ma, bo Szwedzi oglądają streamy po angielsku, więc nie ma potrzeby po polsku oglądać. Robotic Facility od many postawione, proszę bardzo, 3 bazy aktualnie do 2. Overlord od góry przyleci. Czy ten starport, Stargate został zeskautowany? Tak. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że gramy na nowym balansie, ale mimo nowego balansu to ciężko powiedzieć, żeby już nowa meta się jakoś tutaj pojawiła. Bo to dopiero co, balans wszedł kiedy? We wtorek? We wtorek nowy balans, we wtorek albo w środę nowy balans wszedł, więc niedawno ciężko, żeby meta się ustawiła, ciężko, żeby gracze rozgryźli jakieś nowe zagrywki. Słuchałem jak Seral rozmawiał na temat Protosa i mówił, że on raczej nie myśli, żeby Protosi zaczęli grać Destruktory. Jeszcze przynajmniej nie teraz. Że jasne, Destruktory mogą się pojawić, ale niekoniecznie teraz, więc skoro tak uważa, to niech tak będzie mu. Oregol od tyłu, 2 drony zabite. Okazja to Seral. Seral to był na głównym streamie. Ale to jest nudne pokazywanie Serala, jak on cały czas wygrywa wszystko. Trzeba pokazać kogoś innego. Kogoś, kto nie wygrywa. Dobra. Cały czas. Warchony, więc czas na tą standardową presję. Sport, 3 Queeny, 7 z przodu. Bez problemu to wystarczy. No, może spora byłoby fajnie zniszczyć. Ale ten sport się śmiesznie krąży tutaj. Biedne lingusie. Roacha? A, nie dał rady, szkoda. O, zapomniał się Queen, jeszcze jedna salwa. Aaaa, jak niewiele brakowało. Queen ze swoim wielkim zatkiem się tutaj przyblokował trochę. Kolejnego Roachamana zasnajpuje. To
to jest w sumie fajna wymiana. Zobaczcie, 3 overlordy, 2 roachy, 3 dronki, 2 lingi i 1 scriptumor zniszczony. Aha. Roachy czekają i... no, nic nie zabija. Bardzo ważne, aby nie stać tych jednostek. Już podoba mi się, że Overlord jest z tym Warprismem. Cały czas jest to czyszczenie creepu. Więc w miarę bezpiecznie tutaj powinno być. Ej, no co, można wylądować. Świetnie, że tutaj wyląduje. Da radę zabić jednego Queena, drugiego. Próba złapania też jest. A tego wszystkiego, że było jeszcze zabawniej, Overseera złapał. Tej Overlorda mógłby w sumie ubić, ale nie. On się rzuca na Queeny. No, atak na Queeny jest dobrym pomysłem. Tu nie ma co ukrywać. 3 dronki przy okazji zabite. Mana. Mana 0, Assassin Hero. Dziwne dźwięki się zaczęły tutaj wydawać. Sprzęt. I dalej mana cały czas harasuje. Oho. Okej. Nie no, świetny harasman, naprawdę bardzo opłacalny przede wszystkim. Nawet jakby stracił teraz jakąś armię, to biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to jest żyć nie umierać. Immortale, widzimy, że są już 2, za chwileczkę będzie 3. Więc roachy nic z tym nie zrobią, trzeba będzie roach hydra grać. No, yeah, you can take it. Psionic Storm się pojawia, oni pytali się o monitor, czy można zabrać. Ja, yeah. Powiedziałem, że jak najbardziej, możecie ten monitor zabierać. Nie ma tu problemów. No dobra, wiecie, fajne harasmany. Miło i przyjemnie, Oracle zginęło, pierwsze. Pytanie, jak teraz wygląda armia Polaka, czy jest w stanie się bronić? O mój Boże, Overlordy złapał, które miały tutaj przenosić jednostki! Mana! Ale fajnie, więc zablokowany ten drobik przynajmniej w tej chwili. Wspaniale, Wundeba Mindemana. Tak jak powinno być. Armia czeka już, Psionic Storm za chwilę będzie gotowy, więc tutaj nie bardzo będzie mógł Storm wbijać się. Przecież te hydry popadają, będą ubijane jedna za drugą. No chyba Szwedzi przyjechali, co zawsze. Dobra, mana wychodzi, force fieldy rzuca, ale go tutaj złapał, ale uwaga na te owki, owki są puste. Tak, tak, owki są puste, tutaj pięknie armia złapana. Naprawdę, dobry początek dla many. 3-0 do tej pory stracone, a przeciwnik oberwał jeszcze parę roachy. Te owki oberwały, zostały zeskautowane, mana pilnuje tego arkonami. No. No. Ciągnięcie uwagi przynajmniej na chwilę, a kiedy podejdzie reszta armii. No i widzę, że tutaj droga do Greater Spire jak najbardziej. Okej, okay, Greater Spire, czemu by nie? Przepraszam, ja teraz będę cućka żół, bo moje gardło przestaje działać. Niestety. No i dobra. Jups. Leżą stormy. Oho. Te knurki już są, więc... mana za bardzo będzie tutaj atakować, czy będzie się wbijał? Wbija się, mana się nie przejmuje tymi lurkami. Po prostu w takiej ilości immortali wchodzi w Sword of Fire jak nóż w masło. Pięknie. Wspaniale tak naprawdę, że się to rozgrywa. Myślałem, że lurku wystarczy, powiem szczerze, powiem wam tak szczerze. Mana na plus 2 do ataku, więc tutaj niczym nie przejmuje. Warpismem pozwolił zwarpować nowe jednostki. Pięknie to jest wybijane. Dronki padają. Hightemplarów trochę tutaj brakuje, żeby stormy zrobić, ale już są arkony nowe. Nie ma problemu. Najmniejszego, ekspansja zniszczona. 1 do 0. 2. To powinno być, to niedługo.
Chociaż same Immortale też tak nie do końca dają bezpośredniej walki. Dobrze jest mieć trochę zlotów z przodu z tą armią. Dobrze jest mieć trochę high templarów i o to chodzi. Zloty, które będą tankowały, będą przyjmowały na siebie te obrażenia. A Immortale z tyłu będą bić. Zobaczcie armię. 81, 25, zobaczcie zaopatrzenie. 60 punktów różnicy. Łops! Zdążył zwarpować, dobrze się ustawił. I teraz... GG! Mana, mana. Mana, mana. Okej. Jeden zera dla many. Kolejna mapa. Dajcie mi tego, bo tutaj wieje to cholerstwo. Ravagers są niepotrzebne. Nie nadają się na to. Do jakiegoś puszowania tak, ale w mid-game i late-game no nie bardzo. Słuchajcie, problem był taki, że Sword of Jakrusz tym pierwszym atakiem Roachkillera to było po prostu za mało i za późno. No to lecimy z kolejną grą. Aktualny wynik. Jakby ktoś jakimś cudem tego nie zobaczył, to jest 1-0 dla many, więc Grzesiu... Nie no, mana bardzo ładnie prowadzi. Ja przepraszam, troszkę taki wolniejszy komentarz. Jakbym gumę żuł, to nie jest guma. Tabletki na gardło. Niestety... Przeziębiłem się w niemieckiej piwnicy. Takie to okrutne życie. Dobra. Żyjemy, Żyjemy jakoś na razie, pożyjemy, zobaczymy jak długo i co dalej. Łapie, no jest, pogoda jest brzydka. Dobra, gateway się pojawia, peroby są, ładnie, pięknie, do tego ekstraktor, mamy z boku spawning pula dorzuconego, proszę bardzo, no i wsio o tym. Ładny początek many był, żeby tylko początek many nie skończył się tak jak koniec Soula, żeby było ładnie, pięknie i cudownie, a potem wszyscy wiemy jaka lipa była już. To takie ładne gry wygrał na losu, a później taka miazga już się wbiła. A jestem zły cały czas na ten gry Soula. Okej, jak spoza chwilę będzie gotowa, mana dorzucę sobie dzisiaj pojelonika z boku. Powolutku, bez nerwów. Jak wygląda grupa many swoją drogą? Czy zagości na kanapie na głównym streamie? Mam taką możliwość w każdej chwili, jeżeli tylko będę chciał, ale nie wiem, czy ja chcę iść na główny stream. Chcę być tutaj z wami cały czas, to jest raz, po to przyjeżdżam. Nie wiem po prostu, czy chcę być na głównym. Nie czuję potrzeby bycia na głównym streamie, o tak powiem. Baneseral, Trap, Stefano, Soul, Bly, Su oraz Hellraiser. Bly dwie wygrane, dwie przegrane, Soul jedna wygrana, trzy przegrane. Soul musi wygrać teraz wszystkie swoje gry, jeżeli chce awansować dalej. Natomiast grupa D rozpoczyna swoje gry. Solar, Lambo, Ze, Stage, Mana, Drogo, Klem oraz Sword of. To jest to wszystko. Mana może wszystkie swoje gry grać, bo na głównym streamie nie będzie, więc będzie w większości tylko u mnie. I pokazujemy manę. No i dobrze. I to się liczy, żeby był mana mana. Po to tu jestem, żeby pokazywać Polaków. A co jest dalej? Haczerka się pojawia, okej. Okay. Też się tam, czy mana może wyjść ze swojej grupy? Ups. Na razie skałcik.
Klem Drogo Teja Zest Lambo Solar Sort of. A tak, z Drogomana powinien wygrać. Lambo może być ciężkim. PvP man jest naprawdę dobry. Więc kto wie, może z Zestem uda się coś ograć. Klem wydaje mi się, że jest do ogarnięcia. Ale wszyscy wiemy, że jeżeli chodzi o manę, to jego forma jest gastrosoida. Dosyć mocna. Adepki razem z Oracle, oho! Lingi ładnie ubite. Za chwileczkę Queen powinien być coś zabity. Szkoda tego Oracle, że padło. I teraz jest fajna sytuacja. Mana, warto przeskakiwać czy nie? Zaraz zobaczymy. Nie uciekł. Nie przeskoczył, został na miejscu, blokuje wydobycie jak najbardziej. Jak to się mówi, jestem na tak. Będzie przeskok, albo ucieczka? Nie mam. Blokuje cały czas wydobycie, jest Master Recall. O! No i dobra, też dobry pomysł. Cztery drony zabite, poblokowane wydobycie, 1000 minerałów więcej mana wydobywa dzięki temu. No. Fajnie, podobało mi się to, jak najbardziej. 100%. Okej. Hydralisk Den. Dlatego wszystkiego adepty zostawione. Bailing Nest, dobra. I z... Waves dla adepty. Będzie przyjemnie. Nie, nie ma już rdzenia matki, statku matki. Mothership Core został wycofany. Rok temu? No mówię rok temu. Kiedy... Jak najbardziej. Dobra, dajesz Grzesiu. Nie obijamy się, dajesz. Rywkin podszedł. Żeby było zabawniej, to tak, jak najbardziej. Przynajmniej dwójką. Ja, słuchajcie, to jest zabawne, że mana tak dwiema depkami wbija się bezproblemowo do tej bazy. Trzy zabite, tak? Przy okazji po prawej stronie siedzi kolejnymi oddziałami. A tutaj walka akurat ze sporem nie jest dobrym pomysłem. Wskoczy na górę, mana wskoczył. Tylko dronki, bij drony, jest pięknie. 4, 5, 6 powinno być spokojnie. Nawet 7 bym powiedział, jak się mana postara. A, wspaniale. Tutaj z tyłu mamy Oracle, które nie zaatakowało, ale szkoda, gdyby od tyłu podleciało gdzieś tak od tyłu i z boczku. O! Czemu wycofali? Bo doszli do wniosku, że zbyt dużo za bardzo Protoss poleje na tym Mothership Core. I że to jest zbyt duży taki plaster po prostu na problemy, czyli early game Protossa. I dali też Shield Battery, które przydaje się, ale nie jest w 100%. Ej, to jest dobre. Mana udaje, że odstawia manę, ale tak naprawdę nie odstawia many, a stawia pułapkę na przeciwnika. Ej, to jest fajne! To mi się podoba! To bardzo mi się to podoba! Jeżeli przynik będzie chciał się wbić, teraz mana będzie miała tą informację. Dwa zablokuje wbicie mu się tutaj do środka. Lingami, roachami, czymkolwiek. Ej, fajny, a sam może wychodzić. Bezproblemowo. A. Jakie IQ. Jaki sprytny Grzesiek. Sprytny Grzesiek. Dobra, Lingi od dołu. Łapeczki wpadły, ale po chwili będą chciały coś innego jeszcze rzucać, tak bez przesady. A my łykamy Inozinkę. Leczki, bierzemy, sobie nie umrzeć. Guarane itp. itd. Tylko ja bym chciał, żeby Sword of oczywiście wpadł w to. To byłoby najfajniejsze. Ale teraz to pierdziela chybianie. No już bez przesady z tym ventylatorem. Ok, plus 1 do ataku. Lingi są, Hydry są, do tego wszystkiego Hive się kończy robić i Spire rozpoczyna. Nie, rozpoczyna się robić, a nie kończy. Ktoś myśli o Broodlordach, tylko czy mana pozwoli dojść do tych Broodlordów? Oto jest dobre pytanie.
Psionic Storm jest gotowy, no i przydałby się jakiś push polskiego gracza. Sort of tak dosyć bezpiecznie tu gra, bez podejmowania zbędnego ryzyka. Jasne, jakąś presję trzeba nałożyć, trzeba postraszyć i nie można dać przeciwnikowi się tutaj rozwinąć zbyt mocno. Tylko, że on też tak średnio może gdzieś manę podgryźć. Aha, cały czas Stasis Ward czeka w tym miejscu, atak od góry. Mana jednak nie pozwala, żeby coś tutaj złego stało. I Manda się już szykuje tempestami. O! A, o tym mówiłem! Że ta niespodzianka będzie jak coś założona. No, akurat limity tutaj wszystkie popadały. Co tam, jak tam? Czyżby ktoś wygrał? Z Seralem, czy nie? Chyba jeszcze nie. Nie wydaje mi się, że Seralem ktoś wygrał. Adepty sobie pozwolą po... O, ale jeszcze piękna, tak z dwóch stron! I te stormy, jakie to było wspaniałe! Naprawdę ładnie to wyglądało. Zachował armię, która miała tutaj atakować. Oczywiście, Sword of... No, będzie myślał o Broodlordach, żeby do niej się doczłapać, ale tak, mana ma już Mothershipa tworzonego. Do tego wszystkiego jest technologia, jeżeli jest to technologia do Mothershipu, to jest technologia też do Tempestów. Tempesty, które są teraz troszeczkę chyba tańsze, mniej zaopatrzenia kosztują, są szybsze. O, widzicie właśnie, pierwszy Tempest się pojawia, do tego kolejne, widzę się jeszcze tutaj. Stargate'y są dostawiane, więc spokojnie. Tutaj mana nie wpuść, nie wpuść, nie wpuść, nie wpuść, nie wpuść! A, no niby wpuścił. Ale spokojnie, tu nie powinien zbyt dużo jednostek stracić. Przy okazji na gwiazdy z lewej strony lingami, te akurat nic nie zrobią. No, Grzesiek, pilnuj. Pilnuj tego, co się dzieje. No i na pewno Stargate'u nie zniszczy. Banem prowadzi jeden zaraz Seralem. Banem sprawił, że Seral myśli. To już jest lipa. Jeżeli Seral zaczyna myśleć, to co się stało w grze, to znaczy, że wchodzi na wyższy poziom. Bo, wiecie, z Seralem problem jest taki, moim zdaniem, że Seral jest niczym Super Saiyan. Jest Saiyanem. Dlaczego? Bo im bardziej, jeżeli zaczyna przegrywać, tym robi się silniejszy. W trakcie walki rośnie. Ja wam tak mówię. Broodlordy już czekają, ale po drugiej stronie czekają tempesty, które są teraz szybsze. Zobaczcie, jak popierdziela. Panie! I cech dwójeczka! Aha, infestory w drodze, spajne pulsowane dla bezpieczeństwa. No i co? No i co, no i co tu będzie dalej? Już Broodlordy są. Pytanie, jak tam obrona Polaka? Bardzo duża ilość lingów. Byłoby dobrze, gdyby mana jednak tu się trochę lepiej... Aha! Właśnie o tym mówiłem, poustawiał. Run by lewą stroną ze strony Zetów. Niestety armia Sword of Fire jest tam dosyć dobrze tu ustawiona. Więc ten run by nic wielkiego nie ma prawa zrobić. No właśnie, nawet jedną hydrę zabił. Nawet jednej hydry nie zabił, zobaczcie. Więc nieudane. Ja się boję trochę tych linków. Mana, weź tak dwa kroki do przodu, co? O właśnie, albo z warpu jakiegoś zelota tutaj, bo to trochę niebezpiecznie. Okej. Kurde, no wieje, no po prostu pizga złem. Już tak się wyrażę. I teraz lingi u dołu próbują się dostać. Mana, jednego sobie storm jeden poleciał, drugi storm. Pięknie. O, tak będzie lepiej, jak sobie kaptur założę. No bo zimno jest. Wieje w piwnicy. Niewiarygodny przeciąg. Ajajajajaj, szkoda ekspansji na dole. Ustawione z przodu Archony. No i tutaj zresztą się tych spajnów mogą się pozbyć. O Jezu, wyciągnął mu jednostki. Jeszcze są one spowolnione. To zabolało trochę Grześka. Próbuję walczyć z przeciwnikiem, no ale z kim? Kim tym tempestami będzie walczył? Trzy sztuki są, trzeba się pozbyć koruptorów. Potem może się wreszcie spróbować pozbyć. Ej, Master Recall już nie działa, kiedy Fangal jest rzucony, tak? Aha. Dobrze mówię? Chyba tak, tak. Kurde, lipa. Kiedyś działało.
Dobra, kolejne Tempesty, kolejne Mothership. Jeszcze lipy nie ma, no straty są bardzo podobne. Wydobycie... No gra tu lipa. Pod tym względem. O, jeszcze kapelusz założę. O, tak jest the best. Proszę bardzo. Lurki, no i tak, pod lurki Broodlordy raczej wejść się nie da zbyt łatwo. Pamiętajmy, że feedbacki zostały z nerfionem. Teraz zadają tylko, na każdy punkt energii zabrane zadają pół punktu obrażeń. Więc tak łatwo Viperów się nie będzie feedbackować. Plus 2 do ataku u Sortofa, dobra. Ciężka sprawa, to się zapowiada dalej. Mana na tych 5 bazach jest, przeciwnik na raz, 2, 3, 4, też 5. No piątą mana sobie dopiero przejmuje. Myślę, że jakieś właśnie, parę dział, jakiś filbasy, to by się jak najbardziej przydało. Próba runbaju z lotami z tym nie wychodzi. Gdzie są te tempesty? Na razie tutaj trwa czyszczenie creepu gdzieś z przodu niewielkim oddziałem. No w sumie to jest też dobry pomysł, żeby to trochę tak poczyścić. Opa! O, ile changelingów, ja pierdolę. Jak to upgrade? 2-0 kontra 3-0. Pojedynczy Broodlord. To dosyć ciekawie wygląda. Pojedynczy Broodlord pojawiający się z boku. Plus 2 do ataku u Sortofa. Dobrze. Upgrade do ataku też pięknie. I plus 3 dla dziabiących. Lingi będą mocniejsze. Broodlingi będą mocniejsze. O. No i zaczyna się kolejna zabawa. Mam taki powrót do starych, jakże nieprzyjemnych czasów, Broodlord Infestor. Przy czym naprawdę Broodlord Infestor jedną z największych imp to były... To były Infestorani wbrew wszystkiemu. No ładnie tutaj z przodu wystawione spajny, więc ona nawet nie ma szans na tego runbaja. Myślę, że jakiś warpism by się jednak przydał tutaj Polakowi. Hello Rapid. What's up, man? Okej. Mana! 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 Okej, okay, upgrade. Okej, okay, shield za chwileczkę będzie gotowy. Nie no, teraz przejęcie Mothershipa to nie jest taka wielka imba. To już nie te czasy co kiedyś. Oczywiście jest taka możliwość. Tam u dołu troszeczkę lingów. Nie, to jest baza ładnie zabezpieczona. No ja bym powiedział, że po tych ostatnich patchach late game Zerga jest trochę mocniejsze. Właśnie dlatego, że został znerfiony ten feedback. Ala nie da, da, da. Dobra, nie będę. A czemu nie uciekł? Czemu nie odblinknął się gdzieś? Parę karwaserów zostało zabitych. Harasowanie pojedynczym Broodlordem to jest przesłodkie. One Broodlord hit squad, tak? Ej, dobre to jest. Pojedynczy Broodlord do ataków. Fangale poleciały, Stormy poleciały. O Jezu, hej, tam Clary już ich nie ma. O, próbował ratować Mothershipa. Co on zrobił tutaj tym? Co tu się działo? No nie, no nie mogę, ten Broodlord mnie rozwala. Ten Broodlord jest po prostu rozwalający. Ale walczy, no. Pamiętajcie, każdy atak Broodlorda to jest 20 obrażeń zadawanych z automatu. Dobra, już są, już te pesty się tym zajęły. Już te pesty się pojawiły, już te pesty powiedziały, co o tym wszystkim myślą. Okej. Może dzisiaj do 500, to nawet na streamie dobijemy, byłoby fajnie. Byłbym very much happy. Co tam mana znowu? A nie, oznaczona armia, tak? Sort of gra bardzo defensywny styl tutaj. I mana nie bardzo ma jak to ugryźć. Nie ma z której strony tego ugryźć.
powiedzmy wysłanie immortali na przykład, które i tak średnio będą przydatne, to był nie najgorszy pomysł. Jezus Maria, ile infestorów! Fangalu! O, i przejęty tempeścik, ściągnięty gdzieś bliżej i zabity tempeścik. Kolejny Mothership, który to już trzeci dzisiaj, dobrze mówię? O, tak, to jest trzeci. Tempest miał zadać splash damage, o to była imba, pamiętam, czas na mutale i tak dalej. Nie, to było przegięcie. Tak najśmieszniejszy to był ten Tempest z zasięgiem 15. Ktoś wpadł na dziwny pomysł z tym wtedy. Proxy Tempesty były mega mocne. Ej! Czyli żlingi po lewej stronie, jak tam wydobycie? No cały czas na korzyść Sortofa. Ostatnie 10 minut było na korzyść Sortofa, wcześniej myślę, że też tak było. Mana nie wymienia się jakoś chyba opłacalnie, no nie wygląda na to. Immortalne wysłane na śmierć, one tak średnio są tu potrzebne komukolwiek. Fangal urzucony, aj kolejny Fangal. Ile energii, ja pierdzielę. Inwestor musi mieć energię na maksa, żeby feedbackiem go zabić teraz. Au, 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 au. Już zaczyna boleć. Okej, te stawki są przesłodkie z przodu wystawione, prawda? One i tak za bardzo nie są potrzebne do walki. Nie przydadzą się tutaj, no ale to przynajmniej ruszył nimi powalczyć. Aha, walka ze Spidem. Co ciekawe, udało się jednego Spina ze Snipey. Przydałoby się lekko blinknąć, panie kolego. To jest takie zwalnianie zaopatrzenia, bo ona jest do końca niepotrzebna. Fangala mnie trafia. Dysruptory! Dysruptory przeciwko infestorom to może być dobry pomysł. Bo może bezpośrednio w to wszystko trafić, dlatego że wszystkiego brudlingi już nie aktywują dysruptorów jak kiedyś. Więc to może być ciekawe, tylko trzeba być na odpowiedniej odległości. Wow, wow. Ten mały oddział czyszczący klip mi się strasznie podoba. Lurki, no nie, no Grzesiek! Zabij, nie zabił. To jest problem, bo wydobycie zostanie za chwileczkę zablokowane z tyłu. Mana, co jest jeszcze gorsze, wizji na to, a ma wizję na jednego, ale w międzyczasie zajmuje się tutaj górą. Zlot już się pojawiły, obserwer jeszcze... A, dobra, obserwer nawet nie był potrzebny, widzę tutaj. Wyczyścił to. No i teraz właśnie dysruptor chyba zobaczył już, co to ten dysruptor, tak mi się wydaje. Run by lingusiami, ale tutaj kanony akurat to przetrzymają, mimo że lingi są na tym 3-1 i do tego jeszcze pewnie glancy są gotowe. Ta... nie? Jest, Adrenal Glance jest. No, powiem tak, zaczyna się robić coraz ciekawiej w tej grze. To jest akurat pewne, że coraz ciekawiej jest. Dziękuję za followa, Sejmo. Ja sobie tutaj już usiadłem, tak? Dysruptory trzymane z przodu, no i te dysruptory co? Budynki mogłyby atakować, jakby bardzo chciały. Po lewej stronie mamy... stalki, tak? Stalki, o! Myśmy przeszły. A, blink na boczek. Próba tej zaatakowania jakoś eko. W sumie Sortof nie ma zbyt dużej ilości tych harvesterów. No, o, atak z ZTK-ami jest dosyć zabawny, ale raczej nie. Nie. Czyli takie o tyle fajnie jest, że mają oczywiście ten duży DPS. No, ale to jest bardzo przydatne. Jeżeli się jedną rzucić gdzieś tutaj do armii, no to tną. Jak widzimy doskonale, bardzo szybko tną to wszystko i wycinają. W takim wypadku będzie musiał się za chwileczkę przedostać gdzieś tam. Już to robi, ale zobaczcie, jak eko wycięte. Niby Fangal rzucony, infestor teranie dorzucenie do całej tej zabawy. I trochę energii na to poszło, ale 9 harvesterów przy okazji oberwało. A mana czeka. Bany jedzie od Serala, o mój Boże, jedyny. Jest 1-1 tam, tak? No jakby Bany wygrał z Seralem, to byłoby dosyć ciekawie. Feedback poleciał, kolejny Fangal, no i z tym feedbackami jakby cię nie szaleją.
Ej, tą ekspansję w sumie byłoby łatwo zesnajpować. Ogólnie zniszczyć, ale tam i tak już prawie nie ma minerałów. Mana potrzebuje jakichś dwóch dobrych uderzeń od Tempest, od Disruptora, żeby to wygrać. Czy inaczej, nie wygrać, to żeby zniszczyć tą armię na armię Infestorów. Tylko mnie teraz ciekawi jedna rzecz, Tempesty i Arkony. Karierów nie mamy, bo kariery zostały znerfione. 17 har... Kurwa. 19 harvesterów. 19 harvesterów zniszczonych. No mana nic nie produkował, bo miał supply bloka. Czy był wymaksowany, więc trzeba miał cokolwiek produkować. No i na testy nie wybronił. Szkoda. Przynajmniej Lingi zabił. Uwaga, Bejlingi, o Jezu! Dobra, dycha zabita z tej strony, ale Polak też z lotami i dedykami atakuje XP, to jest dobrze. No bo pewnie panie, gdyby dobrał ją normalnie zniszczyć, główne oddziały, uwaga, aha, to są changelingi. Główna armia krąży natomiast na dole. Ja mam pytanie, dysruptory coś ciekawego zniszczyły? Na razie nie. Gaszcie mi tą XP po lewej, na chwilę to jest weteranie. Ale tych koruptorów, ale wymaksowany zerk jest piękny, za przeproszeniem. Przy czym mana ma bank większy od zerga, to tyle dobrego. Jakiegoś overseera tutaj zasnajpować. Destruktory! Nie, destruktory tutaj nie zaszalały tym razem. Arkony z lingami powinny sobie poradzić w tym wszystkim. No, o, lecz overseerów teraz oberwie. Trochę tutaj było budowanie, gdyby Sword of Supply Blocka załapał. Ej, to jest jedyny overseer? Nie, dobra, jest, są trzy sztuki. No i teraz uwaga, będzie za chwilę łapane, ale mana już zdaje sobie sprawę, że ta armia to jest, bo oczywiście sporo było oznaczone. Jedną manę później, o mój Boże, jedna mana później, przecież to byłaby tragedia, gdyby tak było. Nie no, ja będę zdychał tutaj jutro, w międzyczasie atak po lewej stronie. Duża ilość zetów i te zety nie się zrobić, ale to poczyszczą to wszystko tu było. Trzeba będzie główną armię przerzucić. Dobrze mówię? Odpuszczę sobie to całkowicie, ponieważ idzie atak many po prawej stronie. Destruktor, jeśli się nie mylę, zaatakował tej budynki. Ma na ekspansję ze snajpi. 14 harvesterów padło, mana ma większy bank niż Sword of. Mana jest w stanie zaganiać Sword of'a. Late game many na profesor wygląda aktualnie dosyć silnie tutaj, ładnie wygląda. Znowu infestet w teranie, to znaczy, że znowu będzie mniejsza ilość energii, przy czym... Minerały za energię, co nie? Bo tak to mniej więcej wygląda. Ładnie czyszczona lewa strona, za chwileczkę. Do tej ekspo nie ma co wpadać, bo tu i tak wydobycia nie ma. Jedna baza? Dobrze widzę? Tak! Sword of wydobywa już tylko na jednej bazie. W końcu wydobycie many poszło do góry. No, ładnie, tylko... Sword of jest wymaksowany. Sword of ma 180 punktów armii aktualnie. Trochę się boję tego, co się będzie działo. Sword of jeszcze trochę lingów dorzuca do tej kompozycji, żeby chyba pokarasować. Byłoby dobrze tą armię teraz jakoś tak podskubać trochę. Tutaj może jakieś kanony dostawić. Nie chcę nic mówić, ale tych Broodlordów jest wciul dużo. To jest tak zwana wciul duża ilość Broodlordów, proszę Państwa. Wciul duża. Aha. No, lingi atakują, ale tej mana to wyczyści. Overseera nawet nie ma. Tyle dobrego. I już pięknie tutaj Broodlordy łapie. W ogóle ile Broodlordów zostało zniszczonych do tej pory? 10 sztuk, świetnie. Ja pierdzielę, aż mi tutaj FPS-y zaczynają powoli spadać. Mana ma mniejszą armię, ale ma większy bank polski gracz. Nie teraz jest fajnie, bo Arkony dać na przód. Stormy poleciały, no doszedł do wniosku Sortom, że nie ma innego wyjścia, musi zaatakować. Tylko trochę koruptorów stracił, 20 punktów armii tutaj u niego padło. No Sword of zacznie wydobywać po ekspansji z boku. Ja tak by zaczął wydobyć, ale i tak jest słabo z jego wydobyciem. To jest tyle co nic. Lingi robi, którymi chce harasować. Mana wbija się tutaj bardziej na zasadzie rozwalenia ekspansji, żeby larw nie było. Ja wiem, no po prostu wbija się. Ma tą armię, to się wbija. O, w mainie jest! Co on tam zniszczył? Czy on zniszczył Greater Spire? On Greater Spire rozwalił. Coś pięknego. Greater Spire zniszczona, transfuzja poleciała. Tej ekspy nie rozwali, ale potrzebny będzie Spire. Potem Greater Spire. To potrwa wszystko. Świetnie.
A tego wszystkiego chciałem zauważyć, że Sorto trochę jest bez gazu. Pięknie, ekspansja jest łapana. Chyba błąd Sortofa był mniej więcej taki, że cały czas on siedział w tej swojej bazie i liczył na to, że mana się porozbija na nim, a mana się aż tak bardzo na nim nie rozbijał. Dobra, ekspa zagryziona. To trochę bardziej, trochę zaboli, ale też bez przesady. Mana cały czas większy bank od przeciwnika. Gazu jest dużo, a to oznacza dużą ilość Hightemplarów, a to oznacza dużą ilość Storów, a to oznacza dużą ilość Archonów, a to oznacza dużą ilość pierdzielu spuszczonego. Więc nic, tylko się cieszyć i radować. Po cichu, po wielktakiemu cichu. Dawaj, 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 dawaj. A, trochę bał się pod to podejść. Nie, muszę ten wiatrak trochę jednak przełączyć, żeby on na mnie tak nie napierdzielał, bo to nie dam rady. Okej, szkoda tej ekspo oczywiście u Polaka, byłoby dobrze ją odbudować. Czeka, aż creep zniknie, overlord za to poubija i czeka, aż przeciwnik się porozbija na nim. Atak z Overseerem, co jest dosyć ważne, ale duża ilość złotów dorzucona, więc easy. Easy peasy, Mr. Squeezy. Aha, bezpośrednie starcie. Polak ma 3-2 na upgrade starczy, plus 3 do obrony dla naziemnych, gdy już się rozpoczęło trochę tutaj deteków, również było, pamiętajmy o tej szarży. No i wymiana, taka wymiana się Polakowi opłaca, bo Polak ma minerały, przeciwnik nie ma minerałów, przeciwnik ma też gazu, inwestorów nowych nie będzie, każda stracona teraz jednostka jest na wagę złota. Tyle. Na wagę wygranej. Dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Jakby jeszcze tą ekspę mana zasnajpił, byłoby tak fajnie. Byłoby tak cudnie. Ja jeszcze się ma co ukrywać, mana nie ma zbyt dużego wydobycia. Ja widzę, widziałem dysruptory gdzieś z przodu. Widziałem dysruptory z przodu. W sumie z tymi sporami można byłoby powalczyć. No chcą się zagłodzić. Nie chcę nic mówić, ale Sort of już jest zagłodzone. Nie ma minerałów. Trochę baningów dorzucił. Boże, ile changelingów. A, Zelo teraz zaszalał. Kirim! Kirim! Jak list do kurnika wpadł. Okej, ważne tutaj są Arkony, bo bez nich pewnie byłoby trochę więcej. Ale ten Arkon fajnie zablokowany. Bardzo ładnie Arkon jest zablokowany. Ale nazbyt krótko. No. Ekspansja się u Polaka utrzymała. Broodlordy naprzód wystawione. Nie wiem do końca po co ten... To one chyba chce jednak wymusić walkę jakąś, tak? Tak, chce wymusić walkę Dysruptoru! A, nie było. Co jest zabawne, będzie ostatnia ekspansja Sort of'a za chwileczkę zaatakowana. Polak udało, musi się teraz przygotować do obrony. Fangal poleciał. Dysruptor zmusza inwestory do ucieczki. Nawet jeżeli nie zniszczy ich, to po prostu zmusza... One muszą uciekać. Czy Sort of nie potrzebuje gazu? No biorąc pod uwagę, że ma 15 inwestorów, to jasne, aż tak bardzo go nie potrzebuje, ale przydałoby się więcej. No bez jaj. Czy wiecie klimat? Sort of postawił pułapki. Okej, mana się tego raczej nie spodziewa, że to są pułapki na niego postawione, ale Sort of postawił pułapki. I to jest dosyć dobre. Dobry pomysł. Uwaga, olbrzymia ilość koruptorów, no i one tutaj oczywiście ekspansję zniszczą. Mana może parę sztuk tymi swoimi archonami rozwalić. Wszystko mógłby rozwalić, jakby to się zbiło w kuleczkę. Atak z lotami na... Dawaj tego maina, dawaj maina, dawaj, 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 maina, 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 maina. To jest zabawna trochę sytuacja, Archon przejęty, main będzie z nim. No dobra, ekspa zniszczona, to nie będzie larp. Ale czy to jest, ma jakieś znaczenie? Pojedynczy zelot się jeszcze tutaj dostaje. Okej. Zaraz będziemy mieli haczerkę kolejną. Nie wiem, która to już jest ta haczerka. 6 już zostało zniszczonych. No nie wierzę, 2 zloty zajmują się hajbem. Hajb potem rozwalić! Wszystko. Pojedynczy Broodlord do obrony wysłany. Też może być. Po prawej stronie coś się dzieje. Overlord rozprzestrzenia creep. 2 archony są dorzucone. I ja mam wrażenie, że się po prostu Sort of wykrwawi na manie. Chociaż manie też, no. Mana ma też coraz mniejszą ilość harvesterów, ale wydobycie, cały czas mana ma wydobycie. Tyle dobrego. O-o. No, chyba tą ekspansję trzeba będzie za chwileczkę schować. Jeszcze fanga był rzucony? Tak, jeśli to jest teranie.
Ale mana korzysta z okazji. To poszło bardzo dużo energii tak naprawdę jak na dwa Arkony. To cholera energii poszło jak na dwa Arkony. Chyba dla manę najbardziej opłacalna, bo... O Boże, deteki. O mój Boże, deteki. No i dobra. To są deteki z blinkiem. To są deteki z blinkiem! To są deteki z blinkiem! Nawet nie zauważyłem, kiedy mana zrobił deteki z blinkiem. O, jakie to piękne. Infa Session Pit padnie. O, technologia, technologia popadała tutaj. Odblinkuj się Grześ! Odblinkuj się, nie odblinkował się, szkoda. No właśnie, z feedbackami jest problem, bo one teraz zadają mniej obrażeń. Sam feedback nie zabije już inwestora. Chyba, że inwestor ma energii 200 punktów, wymaksowane on na energii. Wtedy tak, jeżeli ma mniej, to już co innego. Oj, złapał teraz. Darze jednostka zasortowa jest na wagę złota. A on zaczyna je tracić. Pamiętaj mu Arkona u dołu. Aha, fangaliki, feedbacki. I tutaj jest inwestor do zabicia. O nie, high templary złapane. Nie, broodlordy, nie, high templary. Ajaj, zabicia. Ale w sumie mana stać. Ja nie wiem, czy mana nie mógł po prostu pójść na jakąś wymianę bas na tej zasadzie. Nie no, wszystkich budynków to mu nie rozwali, ale i tak już poniszczył. Co, dwie... Tak, dwie haczerki są. Tylko i wyłącznie. Sortow nie ma gdzie przejąć bazy i zacząć wydobywać. Okej. No i co mana? Wydobywasz? Wydobywasz. O, wydobycie zerga się zaczyna po... fajna sytuacja teraz jest, bo zerg musi na to zareagować. Dużo ilości Infestoran, ale tutaj jak widzimy wpadł paroma jednostkami pod infestory. No stąd chyba byłoby dobrze, gdyby jednak gdzieś się wycofał. I o to chodzi, żeby postępować jak z tym. Ojoj, Tempest raz, Tempest dwa, o Jezu, trzy Tempesty, dobra, dwa Tempesty zabite. Od dołu jednak nic nie zrobił. Kto wygrał? Seral czy Bany, bo nie jestem pewny. Bany, Seral 1-1, okej. To okej, to może być. Kurde, ja nie chcę nic mówić, ale bank many zaczyna się robić coraz mniejszy i mniejszy. Polak trochę za dużo chyba tych jednostek stracił na tych atakach dosyć dziwnych. No, tutaj masz szansę sort of wrócić sobie. Zobaczcie, jak sort of odwróca koruptorów. Koruptory mogą też przecież budynki niszczyć. Okej. Może być ciężko, ale liczymy na to, że będzie dobrze. Tyle bym powiedział. Kek, High Templar. To były Stormy? Tak, to był chyba na tym Stormy. 14 Harvesterów do 41. Warping nie zadziała, szkoda. Pamiętajmy, że te latające jednostki są mocno prawie wymaksowane u Zerga. U Polaka akurat są latające wymaksowane. Poznaczona armia, mana przyjmuje kolejne bazy. Mana w sumie wydobywa na dwóch aktualnie. Przeciwnik na jednej. Za chwilę będzie kolejną miał. Nie, Mass Phoenixy, wystarczy jeden Fangal i po Mass Phoenixach. Nie ma opcji, poza tym chowałby się za sporami. Aha. Polowanie z stalkami na budynki. Ja chyba wiem co, mana chyba się szykuje na wymianę baz. Po prostu porozwalać wszystkie budynki Zergowi, a potem zrobić jakąś base race. Tak, tutaj by się przydało porozwalać to jeszcze troszeczkę. Co tutaj był? Jakiś detek? A nie, tutaj creep po prostu był cofnięty. No byłoby fajne. Ale też sporów jest dużo, więc to musiałby iść spory, poniszczyć i spine i tak dalej. Nie, za dużo chyba będą tylko wymiany. Ale lepiej jest, jak masz okazję zniszczyć i przy okazji nic nie stracić, to czemu by nie? O,
Teraz można byłoby trochę tych sporów porozwalać. Destruktory na przód i o to chodzi. I ponisz. Rozwali? Trochę tych obrażeń zadaje, jak najbardziej. Przez chwilę jakieś wydawało mi się, że deteka widziałem. Okej, to będzie wyczyszczone. Tu byłoby dobrze rozwalić ekstra. No fajnie byłoby spawić pula pewnie zrzucić ekstraktor. Co tu robi Oracle atakujący? Aha, Oracle chciał wydobycie zaatakować. Mana nie chce atakować z banalnego powodu. Koruptory bardzo szybko mu tempesty rozwalą, a do tego wszystkiego, jeżeli inwestory go złapią, no to będzie po nim. Chociaż tych inwestorów się robi coraz mniej, co nie? Ile ich zostało? No nie, no 14 inwestorów to jest dalej w czuł inwestorów. Archony. Ej, z archonami jest fajna sytuacja, bo nie ma opcji, żeby mana, żeby Lingi go tutaj wygrały. Czy cała armia główna będzie musiała ruszyć. I tyle, a mana czyści, czyści tutaj te bazy. Supply, co ciekawe, może nawet jakiegoś supply bloka czasem założy przeciwnikowi. Broodlordy się na razie nie zbierają. No są Lingi, no to powodzenia tym Lingusom przeciwko całej armii Polaka. I Polak ma już większą armię, zobaczcie, od przeciwnika, który musi w końcu coś wykombinować. Main będzie... Mainera jako takiego już nie ma, ale widzę, gdzieś tam jest zostawiane pod trąc z X. Przez Paving Pool gazy porozwalane i zobaczcie, że po... Sort of ma mały problem, bo jego bazy jest coraz mniej, jest też coraz mniej creepu, chciałbym zauważyć. A creep też się przydaje w takim wypadku. No tej mana, rozwalaj ten gazik, rozwalaj ten gazik. Znowu oznaczona armia. A wiedział, że tam coś jest. Wiedział, że coś tam jest. Ty, no ale weź rozwal to. I ataki tempestami na odległość. No ale mana, rusz tymi archonami się, zacznij coś nimi robić. Tu jest tyle baz, tyle creepu do wyczyszczenia. W ogóle Zerg ma słabiutką wizję, jak na to jakby nie patrzeć. Na połowę mapy. Dobra, mana już się ogarnął u góry, że trochę za długo czekał. W końcu wydobycie jakoś u Sortofa się odbija. Dobra, czyszczenie creepu, czyszczenie budynku. Ktoś tutaj wróci. Najgorsze jest to, że tak Lingi nie mogą wrócić. Spire jest dostawiany, żeby było zabawniej. Koruptory nie wrócą. Broodlordy muszą ganiać się tak naprawdę. Fangal poleciał, a mana tej dalej czyści. Czyści, co ma do wyczyszczenia. No i do tego jeszcze Lingi zauważy, spadają. Sort of ma supply bloka. Przesłodkę. Ej, a gdzie jest Observer? Tu był Observer jakiś czas temu. Szkoda, że nie ma... Jest Observer, więc będzie i creep czyszczony. Boże, zakładanie supply bloka w 42 minucie. Boże, 42 minuta już? To jest długie spotkanie. To jest długie spotkanie. Ty weź, zniszcz mu tego ekstraktora, bo mi się on tutaj trochę nie podoba. Byłoby zabawnie, jakby w muty poszedł. No i byłoby zabawnie z mutami. Kasera może odwalać na Homestorka pod pierwszej minuty nawet już. O, widzę, trochę wojdów się pojawiło. Dysuptory z przodu, żeby pozbyć się właśnie tutaj sporu. Pięknie. Piękne rzeczy się tutaj dzieją. No, taka ilość tempestów może snajpować jednostki. Kolejny Broodlord zesnajpowany. I drąki zaczynają ginąć. Gdzie? Tutaj u dołu deteki dorwały się do ekspansji. No i prawidłowo. O, ładnie, ładnie. Sort of, zobaczcie, jakby wrócił z ilością harvesterów w końcu. Nawet tutaj drgnęło lekko na jego korzyść. No ale to drgnęło na jego korzyść. Czyszczenie, no widzę, że czyści resztki budynków. Też dobry pomysł. Archony jeszcze tam ustawione, chociaż one mogłyby trochę więcej poszyki. Oj, chyba feedbacki poleciały, co nie? Trochę stormów teraz było. Dwa wojdy to jest ciut mało, no ale lepsze to niż nic, prawda? Piątka harvesterów zabita, dwa deteki na dole są. Znowu stormy lecą. Jestem to nawet zaatakował gdzieś dołem. Mana jednak ma naprawdę dużo minerału, bardzo dużo minerału. I destruktory akurat, ciekawe, zaatakowały Infested Terran. Te archony od góry, u góry czekające mnie trochę zastanawiają. Swarmhosty! Aha! Swarmhosty?
Swarm Hosty. Czy to ma sens? Na te archony? Na te tempesty? To nie ma sensu, czy ma sens? No zobaczymy. Znaczy też, Swarm Hosty są o tyle dobre, że no to... Wychodzi na to, że mają... Może ich używać cały czas, prawda? To jest za linii ustawionej obrony, może atakować ojca jest cała zniszczona. Tylko co z tego dalej wyjdzie? O, destruktory na dół, destruktory Swarm Hosty rozbiją. Tak, tak, Mother Ship się tutaj jeszcze pojawił, Arkony są z przodu. Ale teraz połapał trochę jednocetnej, doszło do dosyć dużego starcia, dużej infestacji teren się pojawia. Mana próbuje się stąd wycofać, ale Mana... O Jezu, myślę, że teraz złapany tak mocno. Ale jego armia teraz pobita mocno. Ja pierdzielę. Dobra wymiana dla Sortofa. Problem dla niego jest, taki, że ma naprawdę już słabo z wydobyciem. Mana się może odbudować, pamiętajmy o tym, no, mana stać na to. O, stalki z przodu. Oj, tutaj ktoś się nie ogarnął, bo widzę, że stalki zaczęły. Oj, pamiętajcie, jak jest Fangal. To nie można, blinkuje do przodu, podobnie się inwestor. To jest świetny pomysł z tego względu, że przeciwnik nie ma. No, uciekaj stąd, nie ma gazu. Jego nie stać na kolejne inwestory, a mana stać na kolejną armię. I tyle, te jeszcze stormy lecą na koruptory aktualnie. Infestor teran już za bardzo nie ma i jest GG, mana w końcu wygrywa. W 45 minucie, jedna godzina lekcyjna. Ja pierdzielę, jaki meczyk, co tu się działo? A to jest pierwsze spotkanie Manny dopiero dzisiaj.